Witajcie kochani, rozpoczynamy kolejny dzień z naszym Bogiem, przyjacielem, Panem i Mistrzem Jezusem Chrystusem. Czytajcie razem ze mną słowo, macie link w opisie. Nie link, tylko cały tekst. Bo Słowo Boże przemienia, ono napełnia. Niech ten film zabierze was bezpośrednio w relację z Bogiem. Wstawajcie wcześnie rano, trwajcie z Bogiem na modlitwie. Nie karmcie się tylko filmami i nauczaniami, bo te filmy i nauczania są po to, żebyście wy w końcu zaczęli spędzać czas z Jezusem sam na sam. Byśmy my wszyscy to robili, bo bez tego nie ma życia. Chrześcijanin, który się nie modli, jest bezużyteczny. Po prostu jest wyłączony. Nie słyszy Boga. A jeżeli chrześcijanin chodzi w Bogu, trwa w intymności z Nim, to jest prowadzony przez Ducha Bożego. Słyszy Jego głos i idzie za pasterzem, a za innym nie pójdzie. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je, a one idą za mną. Dlatego pomyśl sobie dzisiaj, czy ty spędzasz z Bogiem czas? Czy może tylko oglądasz filmy? Jak oglądasz tylko moje filmy, to przestań. Zacznij zgłębiać Pana. Indywidualnie do Niego przychodź. Karm się Nim. Spotykaj się z Nim sam na sam. 16 rozdział, moi kochani. Jezus mówił nam wczoraj o Pocieszycielu, który idzie, o tym, że nas wybrał, o Duchu Świętym, który będzie nas wszystkiego uczył i nam wszystko objawi, który będzie świadczył razem z nami, przez nas, w nas. Mówił o tym, że świat nas będzie nienawidził, bo jesteśmy inni, bo jesteśmy obcy, bo jesteśmy tacy jak On, bo należymy do Niego. I tak jak Jego nienawidził i nas będzie nienawidził, to jest tu napisane, to jest prawda. I Jezus dalej nam wyjaśnia. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Będą was wyłączać z synagog. Słowo synagoga w języku greckim, ale zarówno też w języku hebrajskim, ono nie oznaczało tylko budynku. To dopiero później. Słowo synagoga oznaczało zgromadzenie, które się też w tej synagodze zbierało później. Ale ono oznacza społeczność, zgromadzenie. Jezus tu nie mówi nic innego jak to, że będą was wyłączać ze zgromadzenia. Z miejsc, w których byliście w jakiejś społeczności. Tu was wywalą z seminarium, tu was wywalą z harcerstwa, tu was wywalą z tego, z pracy, tu, ten. Dlaczego? Bo jasno opowiecie się za prawdą. I nie martwcie się tym. Jezus im to mówi, żeby oni nie pomyśleli, że coś jest z nimi nie tak. My dzisiaj tak, jak chrześcijanom coś złego się dzieje, to zaraz jest. O Boże, jakie ja drzwi otworzyłem? Co ja złego zrobiłem? Co się dzieje, że jest tak ciężko? Przecież ja jestem z Jezusem. Tu mnie wywalali, tu to. A Jezus tu mówi, chłopaki, ja wam to mówię, żebyście się nie gorszyli. Jest z wami wszystko w porządku. Idziecie za mną. Trudności świadczą o tym, że idziecie we właściwą stronę. Idziecie we właściwym kierunku. Podążacie za mną. Zobaczcie, jakie ja trudności znoszę. Jakie ja trudności znosiłem, mówi Jezus. Jeżeli przeżywasz w swoim życiu trudności i wywalają cię ze społeczności, to chłopie, dziewczyno, idziesz dobrą drogą. Nie gorsz się tym. Wszystko jest z tobą w porządku. Świat cię nienawidzi. Ja uważam, że nasze chrześcijaństwo dzisiejsze jest za bardzo zachowawcze. My mamy być prawdziwi. A kiedy staniemy się prawdziwi, to ten świat eksploduje miłością Pana Jezusa. Eksploduje Jego miłością. A my tak próbujemy się dostosować. A trochę się tu dostosuje, trochę tam. Jak próbujesz się dostosować, to nie idziesz za Jezusem Chrystusem. Ty masz podobać się tylko Jezusowi. Koniec, kropka, basta. I jak znosisz trudności, jak one są, to idziesz właściwą drogą. Chrześcijaństwo to nie jest sielanka, to nie jest majówka, to nie jest biznes. To nie znaczy, że nie możesz robić interesów biznesowych, bo możesz. Ale chrześcijaństwo to nie jest prosperity. To nie... Jak to się nazywało? To w Stanach jest bardzo mocno też propagowane.
właśnie chrześcijaństwo jako takie, tak, wierzysz w Boga, Bóg da ci posiadłość, da ci samochód, da ci zaopatrzenie, da ci wszystko, będziesz prosperował, jeździł Cadillacami, wozami i tak dalej, i tak dalej. Jest pominięcie całego naśladowania, pójścia za Jezusem, trudności, przeszkód na drodze, krzyża. Dzisiaj tak mnie dotknął ten fragment. Mamy grupę kościoła i tam Mariola wysłała taki fragment właśnie. Ten każdy, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. I w tym przekładzie NPD, o którym w niedzielę mówiłem, tam jest fajnie to wyjaśnione. Jezus mówi, każdy, kto chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie. Niech weźmie na siebie wstyd i ciężar wynikający z pełnienia Bożej woli. To odrzucenie ze świata, ten trud, który nadchodzi, ten to, że ci ludzie będą cię mieli za wariata. Weź to na siebie, bo on to wziął na siebie i idź. I nie bój się, być prawdziwy. Ty musisz być prawdziwy. Bez tej prawdziwości, jak będziesz się dostosowywał, czy ja dobrze stoję, czy ja dobrze wyglądam, czy ja dobrze mówię, czy to, że, czy może tu za ten, za cicho, za głośno, za mocno. Służysz Bogu czy ludziom? Ja normalnie sam do siebie to gadam. Ja jak nagrywam ten film, to ja sobie to staram się... staram to sobie ściemniać ten ekran, ale jak ja teraz gadam, to ja widzę w kamerze siebie. Rozumiecie? Ja gadam do was, ja wiem, że do was mówię i gadamy razem w Chrystusie Panu, ale ja mówiąc widzę swoją twarz. I to jest bardzo kształtujące dla mnie. Bo ja zawsze jak mówię, to na przykład jak z Ducha Bożego wychodzi ostatnio ta niedzielne o przyjaciołach, o braciach w kościele, to tyle mi się przypomniało osób, do których mogę zadzwonić, z którymi chciałbym porozmawiać. Tu. I teraz to wiesz, wiadomo, żeby nie pójść w taką, wiecie, w tą drugą skrajność. Chodzi o to, żeby to zrobić w duchu, bo Duch Święty jasno ci powie, tu zadzwoń, tu zrób, tu i okej. Ale no, mamy się podobać tylko Bogu. I jak znosisz trudności, jest okej. Ufaj i kochaj. Koniec. Idź za Jezusem. Jest w porządku. Jezus mówi, będą was wyłączać z synagog. Owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga. To jest przed nami, kochani. Dlatego nie bójmy się. My już nie żyjemy. Jeżeli jesteś ochrzczony w Chrystusa, w Jego śmierć, w Jego zmartwychwstanie, to już nie żyjesz. Żyjesz wiecznie, jesteś duchem. To jest tylko namiot, który się zwinie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Raduj się. Paweł w więzieniu siedzi, a to nie były takie więzienia. Oni siedzieli w jakimś grocie przykuci do skały i tam nie było, wiadro było, jakieś coś im dawali do jedzenia, ale oni w tym więzieniu, w tej celi robili kupę siku, siedzieli przykuci kajdanami i on pisze, radujcie się, radujcie się. Czym te trudności są wobec tego, co nadchodzi? Wobec tego, co się ma objawić w nas i przez nas? Ratujcie się. Jezus mówi dalej. Będą was wyłączać z synagog. Owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga. A uczynią wam tak, bo nie poznali Ojca ani mnie. Ale powiedziałem wam to, abyście, gdy nadejdzie ta godzina, przypomnieli sobie, że ja wam to powiedziałem, abyście byli gotowi. A nie mówiłem wam tego na początku, bo byłem z wami. Lecz teraz idę do tego, który mnie posłał, a żaden z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. No Jezus nie mówił im tego na początku, bo oni nie byliby w stanie tego przyjąć, bo raz, był z nimi, dwa, on ich prowadził w tym wszystkim. Oni byli... Widać to, że oni tutaj jeszcze też nie ogarniają tego, co mówi Jezus. Oni dopiero to zrozumieli, kiedy Duch Święty, kiedy otrzymali Ducha Świętego i w ufności Bożej musiało się wypełnić wszystko. Jezus wziął swoich uczniów, on musiał iść, wykonać wszystko i nadszedł moment, w którym oni już go mieli zabić. To jest tuż przed męką. I on im mówi,
Wcześniej wam o tym nie mówiłem, bo byłem z wami. I nikt nie mógł was tknąć, bo byłem z wami. Bo musi się wypełnić wszystko, bo nie było jeszcze na to godziny. Ale ta godzina już nadchodzi. I oni mnie zabiją i ukrzyżują i wam będą czynić podobnie. Dlatego nie bójcie się, kiedy was wyłączą, wywalą, zabiją, będą was prześladować, ładować do więzień, bo pamiętajcie, że ja przeszedłem tą samą drogę. Ja was prowadzę. Ja z wami jestem. Ja was ufajcie mi. Ja będę mówił przez was. Będę prowadził was. Będę... To wszystko będzie się działo na świadectwo dla nich. Bo wy jesteście na tym świecie, ale nie jesteście z tego świata. Ufajcie. I idźcie za mną zawsze. Ja wam to powiedziałem teraz, żebyście o tym pamiętali, kiedy to nadejdzie. Byście się nie gorszyli. To mówi nam Pan. Dlatego nie lękaj się trudności. Ostatnio, co mnie dotknęło? Jeszcze już 11 minuta, ale powiem wam szybko. Oglądałem taki filmik o tym, o jakimś Ignacym chyba, ale to nie z Loyoli, tylko taki wcześniejszy. Na arenach, jak zabijali chrześcijan w czasie igrzysk, to oni opisywali historycy, że chrześcijanie stawali na arenach i oni często stawali i mówili: no i co mi teraz możecie zrobić? Ja już nie żyję, żyje we mnie tylko Jezus Chrystus, wasze lwy, gardzę tymi wszystkimi rzeczami, śmieję się ze śmierci, nie boję się tej śmierci. I oni stawali i śmiali się z trudności. A ci Rzymianie siedzieli na tych arenach i mówili: ty, on zaraz zginie, zaraz lew go zeżre. W jakiego on Boga wierzy, skoro on nie boi się umierać? I czasem było tak, że te lwy klękały przed nimi, a oni musieli ich zabijać w jakiś inny sposób. A czasem było tak, że po prostu lew przychodził i go zżerał. Ale on miał to gdzieś. Dlaczego? Bo żył wiecznie według Ducha Pańskiego i wiedział, że dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Zacznijmy wreszcie tym żyć, naśladować Jezusa, przynosić Go do świata, mówić o Nim, żyć tak jak On, być Nim w posłuszeństwie i drodze Jego naśladowania. Zacznijmy myśleć, że w każdej sytuacji naszego życia możemy reprezentować sobą Chrystusa. To jest istota chrześcijaństwa. To jest to. W trudnościach światło świeci najjaśniej. Tam, gdzie jest najciemniej, tam światło świeci najjaśniej. A my jesteśmy światłem świata. A więc chrześcijaństwo to nie są Cadillaki. To jest Jezus Chrystus. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. I znowu nie znaczy, że nie możesz jeździć Cadillakiem. Tylko po co? Nie znaczy to, że nie możesz być biznesmenem i prowadzić interesów. Możesz. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś wolny. I tak naprawdę te pieniądze... Rozumiesz wtedy, że te pieniądze nie są twoje i możesz dużo zrobić. Super. Ale Chrystus musi być na pierwszym miejscu. Bo jak On nie jest na pierwszym miejscu, to wszystko gnój. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jo.